Dzień dobry, witam serdecznie. Z tego co wiemy, ostatni sprawdzian polskiej reprezentacji przed Igrzyskami Europejskimi. Super po raz kolejny zorganizowany przez Polski Związek Bokserski 37. turniej imienia Feliksa Papesztama, naszego wybitnego trenera. Bardzo dobra część finałowa, jak widzimy kobiety cały czas w formie. Natalia Rok, naprawdę obiecująca, z Aneta Rygielska w świetnej dyspozycji. O dziewczyny możemy być chyba spokojni, prawda? Zdecydowanie, jak zawsze one podnoszą poprzeczkę chłopakom do góry, bo zawsze są w świetnej formie, rywalizują naprawdę zawsze na najwyższym poziomie. Ale myślę, że to jest taki bodziec dla chłopaków, żeby jednak pokazać też, że razem z Wojtkiem Bartnikiem i ze sztabem trenerskim są w stanie podgonić to i zagwarantować nam tą kwalifikację olimpijską, co jest naszym marzeniem i celem, więc... Ja myślę, że tutaj też sam... Samo to, że jest trenerem Wojciech Bartnik, dobrze wpływa na zawodników, motywuje i na pewno nie trzeba większej motywacji niż same treningi, przygotowania do takiego wydarzenia jak Igrzyska Europejska. No, zawsze to powtarzam, że Wojtek jako nasz ostatni medalista olimpijski wie jak to smakuje, z czym to się je, jak to jest wkład pracy, żeby tam w ogóle się znaleźć, a zdobyć medal to naprawdę trzeba przejść naprawdę katorżniczy trening, jeśli chodzi o przygotowanie i mieć troszkę udu szczęścia, no ale jakby pokazać też najwyższy poziom swoich umiejętności, więc jakby on jest najlepszym takim przykładem dla chłopaków. Widać, że jest coraz bardziej zgrany zespół i że coraz więcej chłopaki potrafią i liczymy na to, że ta forma, na którą cała Polska czeka, właśnie wystrzeli na tych igrzyskach europejskich i będzie nas stać, żeby porywalizować i naprawdę poszukać tej szansy zakwalifikowania się z któregoś z naszych mięściarzy na Igrzyska Olimpijskie. Turniej finałowy, gala finałowa w Pułtusku, Cezary Rzepnicki, naprawdę tutaj się dwoje troi, że to wyglądało super. Jak ty oceniasz sam poziom samych tutaj walk teraz finałowych? Nie no, wielkie gratulacje dla Szarka, bo zdaję sobie sprawę jakiej ogrom pracy w to włożył. Naprawdę udało mu się to wszystko pospinać naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo przyjemna gala stolikowa z możliwością oglądania z bliskiej odległości z trybun tych walk finałowych. Publiczność dopisała, widać było, że jest zapotrzebowanie na boks w Pułtusku. Bardzo mnie to cieszy, bo to na pewno też jest taki bodziec dla tych klubów miejscowych, żeby zachęcić tą młodzież z Pułtuska do przychodzenia na trening chociażby. Natomiast organizacyjnie na najwyższym poziomie, również goście dopisali, więc naprawdę wielkie brawa za to przygotowanie, za spięcie tego całego budżetu i zrobienie takiej dobrej gali właśnie w Pułtusku. Dużo dziennikarzy wspomina, wrócę teraz na chwilę jeszcze do Igrzysk Europejskich, do kwalifikacji, że to jest impreza, która jest organizowana w Polsce, w domu. Poniekąd rodzi się presja na mięściarzy. Myślisz, że to będzie mogło mieć znaczenie przy przygotowaniu? Tak i nie. No wiemy, że ściany pomagają gospodarzom i trzeba tutaj raczej dobre fluidy przyciągnąć do siebie i dobre emocje, które raczej pozwolą polskim chłopakom zjeść się na wieżyny. Wiadomo, to będzie też odpowiedzialność, stres, natomiast myślę, że to teraz kwestia poukładania w głowie wśród całej drużyny, jakby zmotywowanie się wzajemnie, nakręcenie takich dobrych fluidów w teamie, żeby pokazać, że walczymy u siebie, nie jesteśmy stare gorsi od innych chłopaków, możemy zdobyć te kwalifikacje i wierzyć w to, że te nasze polskie ściany nam pomogą w awansie i będziemy mieli to upragnione awans na Igrzyska Olimpijskie najbliższe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.